Cześć. Wczoraj prowadziłam live'ak w każdą niedzielę o godzinie 10, ale niestety połączenie było tak słabe, internet cały czas przerywał, tylko na Instagramie można było w miarę dobrze posłuchać. Tutaj na Facebooku, no niestety, pisałyście, że kiepskie połączenie i przerywa. I dlatego pomyślałam sobie, że dzisiaj nagram jeszcze raz. Wczoraj rozmawiałyśmy o kobiecie i jej marzeniach. Z reguły zawsze rozmawiamy o kobietach, ale wczoraj był taki właśnie temat marzenia. Przepiękny, przepiękny temat, ale jak wiele z nas myśli, że marzenia absolutnie nie są realne, nie są dostępne, że marzenia to są takie wymyślanki i że tylko nielicznym się udaje i otrzymują coś fantastycznego. Wczoraj mówiłam o kokosach i będę, bo kokosy to tak mówi się, kokosowe życie, że kokosy to jest coś takiego raz, że pysznego, kojarzy się z rajem, a dwa, że kokosy to kojarzą się z takim dobrym zarobkiem, czyli z takim dobrym, dobrym życiem. Tutaj za mną widzicie, na palmie rosną kokosy, będę dzisiaj do tych kokosów wracała. I teraz tak, być może w tej chwili myślisz, o nie, nie, to nie jest dobry moment na marzenia, ponieważ ja jestem teraz w takiej sytuacji, że każdego dnia dosłownie walczę o przetrwanie. I być może rzeczywiście jesteś dzisiaj w niezwykle trudnym położeniu. Być może tak bardzo się wycofałaś, że marzenia w ogóle nie wchodzą w rachubę. Może w tej sytuacji trwasz od wielu, wielu lat, może od niedawna i myślisz, marzenia to nie dla mnie. Ale chcę ci powiedzieć, że jesteś trochę w błędzie, ponieważ bez względu na sytuację, w jakiej się znajdujesz, być może jesteś teraz taka zagubiona, czujesz się osamotniona, że życie w tej chwili tak cię doświadcza, że masz na swoich barkach tak wiele, że marzenia to w ogóle nie jest temat, który cię interesuje. Ale to nie jest prawda. Chcę ci powiedzieć, że marzenia zawsze są z tobą, bez względu na to, jak oddaliłaś się od siebie, jak bardzo przeżywasz trudny teraz moment. Marzenia zawsze, zawsze są z tobą i o tym dzisiaj porozmawiajmy. Zostań ze mną. Być może, tak jak powiedziałam, to nie jest dobry moment na marzenia i nie wiesz, jakie mogłabyś mieć w tej chwili marzenia? Czasami ktoś mówi, moim jedynym marzeniem jest, żeby ten koszmar się skończył. Ale to też jest marzenie, to też jest dobra informacja, kiedy wiesz, jak nie chcesz żyć. To jest taki punkt zerowy, że już wiesz, że w tej sytuacji już nie chcesz pozostawać dłużej. Być może jeszcze nie znajdujesz rozwiązania. Znam to. Ale dobrze, że już wiesz, że nie chcesz w tym miejscu być. Nie chcesz być z tymi ludźmi, nie chcesz być w tej pracy, nie chcesz być z tym partnerem, nie chcesz aż tak cierpieć. To zatem porozmawiajmy o marzeniach. Proszę cię teraz o zaufanie właśnie, żebyś mi zaufała, że nieważne ile masz lat, jak ciężkie doświadczenie jest za tobą, jak bardzo teraz jesteś smutna, przygnębiona, przygaszona. To nie ma znaczenia, zaufaj mi. Twoje marzenie jest w tobie, tylko nie dajesz mu uwagi, nie dajesz mu przestrzeni. To, co się wydarzyło lub w czym jeszcze tkwisz, jest tak bardzo emocjonalne, że przykryło, odcięło dostęp do twoich marzeń. Wiesz, ja teraz jestem w Tajlandii. To jest też moje marzenie,
żeby tutaj żyć, żeby tutaj mieszkać. I był taki moment, że mieszkałam parę lat. Był taki moment, że parę tygodni wracałam do Polski. Za swoje marzenia też płacę określoną cenę. To jest to, że nie wydaję pieniędzy, że jeżdżę starym autem, że gromadzę swoją wypłatę na koncie po to, żeby przyjechać tutaj do Tajlandii, tutaj mieszkać. Tak jak powiedziałam, jeżdżę starym, rozklekotanym autem, czy nie kupuję nowych rzeczy, po to, żeby móc za jakiś czas tutaj przyjechać. No bo wiadomo, że życie tutaj nie jest drogie, ale przelot, bilet jest mega, mega kosztowny. I tak jak powiedziałam, za swoje marzenia płacę określoną cenę, bo też wtedy, kiedy jestem tutaj, to jestem daleko od moich dzieci, od moich wnuków, od moich przyjaciół, znajomych, rodziny. Więc to jest też pewna cena. I marzenia też mają cenę. I tylko kwestia jest taka, czy ty jesteś gotowa zapłacić za swoje marzenia. Niby kokosy rosną na drzewie, są za darmo, no ale trzeba tutaj przyjechać. Ci, którzy mieszkają w Tajlandii, to w ogóle uważają kokosy, tak jak u nas, jabłka, które rosną gdzieś przy drodze i leży ich mnóstwo, które już opadły z drzew i właściwie nikt po nie nie sięga. To tak samo jest tutaj z kokosami. No ale później będę jeszcze mówiła o kokosach. Wracając do tematu, jestem teraz w Tajlandii i w Tajlandii są dwa sezony. Jest sezon taki upalny, nazywa się high season, kiedy właściwie nie ma opadów, kiedy jest bardzo wysoka temperatura i w zasadzie słońce świeci, pali od rana do wieczora. I mnóstwo ludzi przyjeżdża właśnie w wysokim sezonie, płaci tę cenę, bo wtedy wszystko drożeje. Drożeją przeloty, drożeją hotele, taksówki, w restauracjach ceny są podnoszone. Wszystko jest droższe, bo ludzie wiedzą, że Europejczycy chcą przyjechać, chcą słońca. No i ludzie, którzy wybierają się do Tajlandii, mówią: o nie, tylko nie w tym drugim sezonie, czyli nie w porze deszczowej, bo my nie chcemy deszczu, my chcemy słońca. I ci, którzy są tutaj pierwszy raz, to rano wychodzą i patrzą w niebo, czy są chmury, czy będzie słońce, bo musi być słońce, bo ich marzeniem jest słońce, plaża, ciepłe morze. No ale jak pomieszkasz dłużej, to okazuje się, że to, co było marzeniem, może stać się udręką. Dlatego, że słońce jest codziennie jest gorąco, upalnie i szukasz chłodu, żeby się gdzieś schronić. Jest też druga pora deszczowa, kiedy pada. No i te deszcze rzeczywiście są inne niż w Europie, bo one są ciepłe. I bywa tak, że jest taki drobny deszczyk, ale bywają takie ulewy. I ja na przykład preferuję porę deszczową, ponieważ wtedy nie jest tak gorąco. No jest jakieś 26 stopni, czyli to jest super, jest ok. Zazwyczaj dzień rozpoczyna się deszczem, ale wtedy niebo jest hojne. Po prostu tony wody wylewają się z nieba, spadają na ziemię i wtedy rośliny nabierają tej wody i widać wtedy po liściach, że one są takie soczyste, są takie pełne wody, że masz wrażenie, że za chwilę eksplodują. Kolory zieleni są przepiękne. Bywa też, że takie opady są po południu. Czasami pada kilka lub kilkanaście dni, opisałam to w mojej książce Szept kadzideł w pogoni za miłością, kiedy właśnie mieszkałam w porze deszczowej na Krabi i kiedy ciągle padało i pościel była taka już klejąca się i moje ubrania w szafie pokryły się pleśnią, ponieważ ciągle była wilgotność. Ale z kolei było cudownie, bo mogłam obserwować teatr natury, jak pięknie liście tańczą, te duże pod wpływem ciężaru wody poruszały się jak baldachimy, a te malutkie to tak drżały pod wpływem właśnie deszczu. Każda pora,
Każda pora ma swoje zalety i swoje wady. I dokładnie tak samo jest w życiu, że nie ma tylko tak, że jedni mają wszystko super, a drudzy mają tylko kłody pod nogi rzucane. W Europie mamy cztery pory, chociaż one teraz się też mieszają, ale mamy cztery pory. Wiosnę, lato, jesień, zimę. I każda pora jest fajna. Są oczywiście tacy, którzy uwielbiają zimę, bo wtedy mogą na przykład jeździć na nartach. Ale są tacy, którzy nie znoszą zimy i proszą, żeby tylko było lato. Są tacy, którzy uwielbiają jesień lub wiosnę. Ale czy widziałaś kiedyś na przykład wiosnę bez zimy? Albo jesień bez lata? Albo zimę bez jesieni? Każda pora roku jest potrzebna i tak samo dokładnie jest w naszym życiu. Być może teraz w Twoim życiu jest wiosna, może lato, a może jest jesień, szaruga, pada, nie ma kolorów. Może straciłaś nadzieję. To tak jak drzewa tracą liście na jesień. Ale popatrz, co się staje z tymi liśćmi. Kiedyś były młode, zielone, piękne, potem urosły, potem były pełne kolorów i jesienią zaczęły żółknąć, opadły. I co się z nimi dzieje? Stają się martwe, aż deszcz, temperatura, bakterie i inne rzeczy sprawiają, grzyby, że one zamieniają się w próchnicę. I co się dzieje z tą próchnicą? Ta próchnica użyźnia glebę, zasila. Deszcz, który pada, sprawia, że te liście zasilają korzenie. Po to, żeby zimą przeczekać jeszcze trochę, żeby szkodniki wymarzły, ale po to, żeby wiosną znowuż drzewa nabrały soków i znowuż miały liście, kwiaty i owoce. I dokładnie tak samo jest w naszym życiu. Być może teraz czujesz, że to jest jesień, szaruga, może mroźna zima. Może budzisz się sama i zasypiasz sama, może budzisz się w lęku, w strachu. Może dopadła cię apatia, może czujesz się opuszczona, osamotniona lub wydaje ci się, że los rzucił za wiele na twoje ramiona. Ale pamiętaj, że przyjdzie wiosna, lato, jesień, zima, że to jest potrzebne. I właściwie zastanawiamy się, po co nam są potrzebne takie doświadczenia. Nie chcemy śmierć dziecka, choroba, odejście partnera, rodziców, wypadki, utrata pracy, źle zainwestowane pieniądze. Mówimy po co? W momencie, kiedy mnie dopadło tsunami życiowe, kiedy nie mogłam oddychać i nie oddychać też nie, kiedy wydawało mi się, że nie chcę żyć, kiedy ptaki nie śpiewały, kiedy kwiaty nie miały zapachu, kiedy cały czas była noc, nie zauważałam, kiedy jest dzień, nie słyszałam muzyki, nie miałam ochoty jeść, kiedy dopadła mi ciężka depresja. To była też mroźna zima w moim życiu. Zadawałam sobie wtedy pytania, po co mi to doświadczenie? Byłam tak bardzo smutna. Po raz pierwszy w życiu odczuwałam smutek. I mówiłam, oddałabym wszystko, żeby tylko nie być taką smutną. Wolałabym być zła, wolałabym inne emocje, ale nie smutek. Pomyślałam sobie, po co, dlaczego ja? To są pytania, które prowadzą donikąd, które utrzymują nas w pozycji ofiary, w pozycji osoby, która nie ma wpływu na swoje życie. Zaufaj mi, nie zadawaj sobie takich pytań. Pomyśl tylko, że te doświadczenia uczyniły cię mocniejszą, silniejszą. Może pomyślisz sobie, a po cholerę mi ta siła? Właśnie po to, że przyjdzie kolejna wiosna, lato, jesień,
i kolejna zima. Po to, żebyś była silniejsza na zimę życia, żebyś była silniejsza. Lepiej będzie, jeżeli zadasz sobie na przykład pytanie, czego mnie ta historia nauczyła? Czego mnie te ciężkie, czasami bardzo okrutne doświadczenia, czego one mnie nauczyły? Czego się o sobie dowiedziałam? Być może rozstałaś się z kimś i już wiesz, że jesteś zdolna do pięknej, pięknej miłości. Zastanów się, to nie jest łatwe pytanie, czego cię to nauczyło? Ale niech to pytanie powraca. Wtedy odkryjesz swoją siłę, a bo właśnie dzisiaj o sile i o marzeniach będziemy rozmawiać. Myślałam kiedyś, że po tym jak dopadło mnie tsunami, że będzie tylko popiół, szary pył. Nie wiedziałam, że to jakże ciężkie doświadczenie, że ono mnie przygotowuje na to, żebym mogła lepiej doświadczać, żebym mogła lepiej przeżywać, żebym mogła budować swoje marzenia. W tamtym momencie tego nie czułam i być może teraz tego nie czujesz, ale zaufaj mi. Naprawdę, naprawdę tak będzie. Ty znajdziesz drogę do swoich marzeń. Zaczniesz je budować. Pogadamy zaraz jeszcze o tym. Kiedy tak się zaczniesz zastanawiać, że być może zostały w twoim życiu teraz tylko zgliszcza, ruiny, próchnica, to zacznij się zastanawiać, co cię zasila, co cię użyźnia, co ci daje energię, czego cię te trudne doświadczenia nauczyły. Stałaś się silniejsza, mocniejsza. Nabrałaś doświadczenia. Kiedy idziesz na przykład do fryzjera, mnie fryzjer już naprawdę woła. Takie są moje naturalne włosy. Przestaję czasami na urlopie walczyć z naturą. Niech się kręcą. Ale kiedy idziesz do fryzjera, to nie szukasz jakiegoś takiego młodego. Szukasz fryzjera, który ma doświadczenie. A co na przykład z lekarzem? Szczególnie kiedy pojawia się widmo jakiejś trudnej choroby, ciężkiej, też szukasz lekarza doświadczonego. Idziesz do krawcowej, to chcesz do krawcową mieć taką, która ma doświadczenie. Właśnie te nasze wszystkie ciężkie przeżycia dają nam doświadczenie. Stajemy się silniejsze, stajemy się mocniejsze. I myślę sobie, że właśnie te moje doświadczenia uczyniły mnie jeszcze silniejszą. Być może, żebym dzisiaj ciebie wspierała, a być może los coś jeszcze dla mnie szykuje, tego nie wiem. Ale dowiedziałam się po tym moim potężnym tsunami, że zawsze mogę na siebie liczyć, na sobie polegać, że jestem fajnym człowiekiem. Odkryłam, jakie mam pokłady miłości w sobie. Wtedy tego nie wiedziałam, dzisiaj już wiem. A zatem nie rozpaczaj, to wszystko minie, to wszystko się zmieni. No właśnie, i teraz sobie też tutaj zapisałam takie pytanie. Przed chwilą już o tym mówiłam. Jakie jest twoje najcięższe doświadczenie? Co najtrudniejszego wydarzyło się w życiu? I czego cię to nauczyło? Czego się o sobie dowiedziałaś? Jeżeli straciłaś nadzieję, to nie, bądź ze mną. Uwierz mi, ty możesz budować swoje marzenia. I twoje marzenia mogą być zupełnie inne. Na pewno są zupełnie inne niż pozostałych ludzi. Twoje marzenia są własne. Nie porównuj się do nikogo. Ty nie musisz wjeżdżać do Tajlandii, ty nie musisz jechać gdzieś tam do Meksyku. Ty możesz realizować swoje marzenia tu, gdzie jesteś. Twoim marzeniem na przykład może być piękny zakątek na twoim balkonie, albo ogród, albo odnalezienie pasji, albo miliony innych rzeczy. To są twoje marzenia. Nie musisz nikomu o nich mówić. Nie musisz czekać na akceptację innych ludzi. Inni ludzie będą oceniać twoje
marzenia przez pryzmat własnych ograniczeń, własnych kompleksów, słabości. Ja pamiętam przed laty, kiedy byłam nastolatką, w mojej dzielnicy był mężczyzna, który dbał o formę fizyczną i biegał. I biegał codziennie rano. I ludzie stawali w oknach i mówili wariat, pukali się w głowę, śmiali się. Oni żyli w swoim małym miasteczku, w swoim małym środowisku. Żyli tym, co dzisiaj będą gotować, gdzie można kupić dobre mięso, czy już ktoś posprzątał, umył okna. Żyli dniem codziennym. Oni nie mieli wielkich marzeń, ponieważ żyli w socjalistycznym osiedlu, ponieważ poprzednia władza tak uszkodziła naszych rodziców. Oni nie mieli marzeń, ale znalazł się jeden śmiałek, który miał marzenia, żeby budować formę, żeby biegać w maratonach. I codziennie rano biegał, a ludzie się śmiali, mówili głupi. Nie chciałabym oceniać, ale sama rozumiesz, że ludzie nie muszą akceptować ciebie, twoich marzeń. Nie muszą ciebie rozumieć. Ważne, żebyś ty była blisko swojego serca. Żebyś nigdy nie zrezygnowała z marzeń, nawet jeżeli teraz jesteś w trudnej chwili. Wyobraź sobie, że w twojej miejscowości, na obrzeżach, odkryto kopalnię złota. Można tam przyjść, nie ma tam żadnych biletów. Możesz przyjść i możesz wydobywać złoto od rana do wieczora. Obok jest skup i każdą ilość, którą wydobędziesz, od ciebie kupią po bardzo dobrej cenie. Czy wtedy poszłabyś? Czy poszłabyś? Może będziesz miała katar, ale mimo wszystko zaopatrzyłabyś się w chusteczki higieniczne i byś poszła. Być może boli cię biodro albo strzyka gdzieś cię tam w krzyżu. Być może ktoś złego ci dzisiaj rano coś powiedział. Może szef cię nie docenił. Może twój facet powiedział ci coś złego. A może przyjaciółka, może rodzice. Może w ogóle wstałaś rano bez energii, bez humoru. Ale wiesz, że tam jest kopalnia złota. I możesz pójść i możesz nabrać ile tylko chcesz. I sprzedać i mieć pieniądze i realizować marzenia. I pewnie użyłabyś łopatki, jakiegoś, nie wiem, wzięłabyś kilof. A kiedy on by się na przykład złamał, może znalazłabyś w torebce pilniczek do paznokci i jeszcze byś dłubała, a może potem palcami. Jeżeli chciałabyś się wzbogacić, mieć złoto, sprzedać je, zainwestować, zrobiłabyś to. Oczywiście znaleźliby się tacy, którzy by powiedzieli, to pewnie nie jest prawdziwe złoto. To pewnie pieniądze, które otrzymasz, może nie są prawdziwe. Albo dostaniesz wysoki podatek. Albo pieniądze szczęścia nie dają. Zawsze znajdą się takie osoby, które powiedzą, nie, to w ogóle nie jest dla mnie. To nie jest i to jest idiotyczne. I wiesz, takiego miasteczka z kopalnią złota nie ma. Ale tą kopalnią złota jest nasze życie. Wszędzie są możliwości. Jeżeli tylko pragniesz, jeżeli tylko zechcesz, powiesz mi, ale jak? Przecież ja mieszkam w małej miejscowości, nie mam pieniędzy. Skoncentruj się na poszukiwaniu rozwiązań. To po to tutaj. Od 4 lat prowadzę live'y, nagrywam. Od 15 lat wspieram kobiety, żeby powiedzieć, nie koncentruj się na bólu teraz, na tym, jak ci bardzo ciężko, nie użalaj się, bo jeszcze nikt nie poprawił swojego życia, tkwiąc w pozycji ofiary. Ale ludzie, którzy poszukują rozwiązań, być może za pierwszym razem nie znajdziesz idealnego rozwiązania, ale jak będziesz nieustępliwa, jak będziesz nieugięta, jak będziesz taka konsekwentna i będziesz pytała się, jak chcę żyć? I będzie to zależało od ciebie, a nie od tego, czy ktoś się zgodzi, czy ktoś się nie zgodzi. Jak będziesz chciała się uwolnić od toksycznego faceta i będziesz szukała rozwiązań, to znajdziesz. Nie musisz tkwić w piekle, bo niebo i piekło to stan umysłu. Kokosy
To jest przenośnia. Dla jednych to jest coś niesamowitego, dla innych to jest chleb powszedni. Ja uwielbiam wodę, która jest zawarta w kokosie, bo ona jest izotonikiem i bardzo dobrze odżywia. Na przykład mój partner nie lubi tego, krzywi się, mówi, ja absolutnie nie chcę, nie chcę kokosów. Ty w sytuacji, w której jesteś, ty możesz wyjść. Być może przeżywasz teraz smutek, żałobę, cierpienie, bo dopadło cię bardzo coś ciężkiego. Ale wiesz, to się zmieni, to minie. Nic nie trwa wiecznie. Wiosna, lato, jesień, zima. Nie rozpaczaj tak bardzo. Nie rozpaczaj, proszę. Nie rozdrapuj ran. W miarę każdego dnia. Realizuj swoje małe marzenia. Zrób sobie listę. Kup sobie notatnik, zawsze zachęcam. Kup sobie notatnik i zapisuj marzenia i ich nie oceniaj, bo dzisiaj ci się wydaje, że to jest niemożliwe. Kiedyś, kiedy umierałam z bólu, z rozpaczy, kiedy byłam wrakiem człowieka, kiedy patrzyłam na odbicie w lustrze i mówiłam, co się ze mną stało? Nie wierzyłam, że mogę żyć inaczej, ale żaden kokos nie spadł mi z nieba. Za moje marzenia płacę cenę i jestem gotowa za to zapłacić. Ponieważ teraz jestem na Koh Phangan, tutaj się jeździ na skuterach, ja zrobiłam prawo jazdy w Tajlandii, też zapłaciłam cenę. Bo musiałam nauczyć się przepisów tajskich, musiałam nauczyć się, jak jeździć na motocyklu. Po raz pierwszy tutaj w Tajlandii usiadłam. Musiałam zdać egzamin. Egzamin był w języku tajskim lub angielskim, więc tłumaczyłam sobie poprzez translator Google. I czasami wychodziły bzdury. 3 razy nie zdałam. Poddawałam się, a potem powiedziałam: O nie, nigdy się nie poddam. Nie zrealizuję, nie zrezygnuję, przepraszam, ze swoich marzeń. Zdałam, mam prawo jazdy, więc mogę wypożyczyć skuter, mogę jeździć. I powiedziałam: Muszę jeździć, chcę poczuć wolność, bo Koh Phangan to jest wyspa, na którą ściągają ludzie, bo to jest ich marzenie, bo to jest wyspa wolności. I kiedy jechaliśmy z moim Thierrym motocyklem czy skuterem, wpadaliśmy w dołki i prawda, podskakiwaliśmy, mieliśmy frajdę. Ja krzyczałam, piszczałam, aż uderzyłam zębami o zęby i straciłam kawałek jedynki. Już ją odbudowałam, byłam u stomatologa i też szukałam tego z doświadczeniem. A ile mój lekarz wcześniej musiał zadać bólu lub niedokładnie zrobić zęby, tego nie wiem, ale dzisiaj to była doświadczona kobieta. I za swoje marzenie zapłaciłam cenę. I ty też rób swoje marzenia, buduj swoje marzenia. Dzisiaj nie patrz, jaką cenę zapłacisz, bo to nie jest ten etap. Bądź ze mną, mam nadzieję, że się następnym razem jeszcze spotkamy. Dzisiaj jest taki etap, że proszę cię, żebyś nie tarzała się w swoim bólu, żebyś budowała listę marzeń, żebyś właśnie w notesie zapisywała swoje marzenia. Ty się nie porównuj do mnie, do sąsiada, do ojca, szwagra, brata, siostry. Ty do nikogo się nie porównuj. Ty rób swoje marzenia i idź w swoim tempie. Ty buduj swoją mapę marzeń. Ja wcześniej nie wiedziałam, nie wierzyłam, że będę w Tajlandii, że będę mieszkała w Stanach Zjednoczonych. Ja tego nie przewidywałam, ale nigdy się nie poddałam. I jak tylko się ogarnęłam trochę, to zaczęłam realizować swoje marzenia, ale miałam je zapisane, bo zawsze, kiedy się kładę wieczorem do łóżka, zamykam oczy, dziękuję za cudowny dzień i zawsze buduję kolejne marzenie, kolejne. Nie wyobrażałam sobie kiedyś, że napiszę książkę, że ją wydam. To było jakieś w ogóle nierealne. Aż moja mentorka powiedziała: Napisz książkę. Wspierały mnie Renia z Opola, Ola Lubczyńska i wiele, wiele kobiet mnie wspierały. Mówił: pisz, 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 pisz. I kiedyś moja mentorka mówi: Jak tam ci idzie pisanie? Ja trochę się poddaję, bo kto to przeczyta? A ona mówi: Tak, wiele osób przeczyta. Ty się nie martw. Najpierw napisz książkę. Autorka Harry'ego Pottera,
Przez 3 lata pisała do szuflady. Ja się śmieję, bo nie aspiruję do bycia pisarzem, ale opisałam moją historię, ciężkie chwile bez maski, bez takiego kolorowania, po to, żebyś ty miała siłę, żeby ci dać nadzieję. Więc wszystko się w życiu może przydarzyć. Możesz spotkać jedną osobę, która pomoże ci odmienić życie, a więc buduj swoje marzenia. Spoglądam tutaj dalej na moje doświadczenia, moje zapiski o doświadczeniach. Właśnie, zapisałam sobie, że siła jest w tobie. Twoje doświadczenia uczyniły cię silną. Niewiele osób poradziłoby sobie tak świetnie, jak ty sobie radzisz w tej sytuacji. Chociaż myślisz, praktycznie sobie nie radzę. To nie jest prawda, ty sobie radzisz. Na ten moment, na ten stan radzisz sobie doskonale. Wiele osób by się poddało, a ty trwasz. No i właśnie chcę powiedzieć, że siła jest w tobie. Być może jej teraz nie widzisz. Być może masz zbyt dużo osób, które ci mówią: nie jesteś wystarczająco mądra, nie jesteś wystarczająco dobrą mamą, nie jesteś wystarczająco dobrą żoną, kochanką, w ogóle kim ty jesteś. I zaczynasz wierzyć w te słowa. Stop! Nie zgadzam się. Nie możesz wierzyć tym słowom. Wierz sobie, ufaj sobie. Ty masz siłę. I przyniosłam na to spotkanie właśnie kokos. I popatrz, takie młode jeszcze wiszą tam za mną, a ten popatrz. Wewnątrz jest woda. Twarda skorupa. I popatrz. Ten kokos wypuścił liście, nowe życie. Nie byłoby nic w tym dziwnego, gdyby nie fakt, że on nie ma korzeni. Jak to jest możliwe, że są liście bez korzeni? Być może dzisiaj nie masz korzeni. Być może dzisiaj nie czujesz się stabilna, pewna, nie czujesz, że stoisz na dwóch nogach, ale ty masz siłę wewnętrzną i dzięki tej sile zrealizujesz swoje marzenia, wybijesz. Tutaj również w Tajlandii bardzo dużo można zobaczyć, wiele odmian bambusa. Bambus, jeżeli chcesz posadzić, on ma taką budowę segmentową. Bierzesz kawałek patyka, wkładasz w ziemię. I przez pierwsze 3 lata nic nie widać oprócz tego, że z zewnątrz obserwator może powiedzieć: to już nic z tego nie będzie, ponieważ to jest suchy badyl. Tam nic się nie dzieje. Ale to jest iluzja, ponieważ bambus przez 3 lata buduje system podziemnych korzeni. Szeroko, głęboko, w głąb, po to, żeby w trzecim roku wybić 7 metrów w górę. Potem go nic nie zatrzyma. Kiedy jeszcze miałam dom i chciałam w ogrodzie zbudować żywopłot, pomyślałam sobie: może posadzę bambus, ale ogrodnik powiedział: o nie, 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 nie. Bambus, jak zacznie rosnąć, to nie zdążysz go kosić, bo jak zaczniesz w tym miejscu kosić i zanim zrobisz okrąg, to znowu będziesz musiała kosić. Będziesz musiała kosić 24 godziny na dobę. I wiesz, i ciebie też nic nie zatrzyma, kiedy ty odkryjesz swoją siłę wewnętrzną. Dlatego nie dawaj teraz uwagi na cierpienie, którego doświadczasz, na smutek, na bezradność. Nie mów: ojojoj, ale jestem biedna. Czekam, aż on przestanie pić, aż on mnie zacznie kochać, aż dostanę podwyżkę, aż szef się zmieni, aż coś jeszcze. Nie użalaj się nad sobą, nie stój w pozycji ofiary. Stań w pozycji takiej, w polu odpowiedzialności ja. Każdego dnia buduj małe marzenia. Być może potrzebujesz czasu, swojego tempa i to jest okej. Nie namawiam cię na skok wiedeński, nie namawiam cię na skok na bungee, namawiam cię
do budowania marzeń. Chcę, żeby twoje dzieci były szczęśliwe, żeby twoja córka była szczęśliwa. Zmień swoje życie. Nie pouczaj innych. Nie dawaj złotych rad, bo to nie zadziała. Jeżeli chcesz, żeby twoje dzieci były odważne, bądź odważna. Jeżeli chcesz, żeby miały apetyt na życie, miej apetyt na życie. One cię obserwują, ponieważ dzieci widzą, dzieci robią. Nie mów dla mnie, już jest za późno. Ja w tym roku będę miała 59 lat i ciągle się rozgrzewam. I uważam, że to, co najpiękniejsze, jest przede mną. Taką mam filozofię i nie dam sobie wmówić niczego innego. I wtedy, kiedy mnie dopada trudna sytuacja, bo dokładnie też tak mam, że czasami dostaję taki cios, że aż mi się po prostu w głowie zakręci. Ale mówię, okej, to jest zima. I wtedy się relaksuję. I wtedy, kiedy jest mi ciężko, zaczynam więcej medytować. To dlatego cały czas namawiam cię do medytowania. Nie dlatego, żebyś została świętą, żebyś zmieniła religię, tylko żebyś uspokajała umysł. Moja medytacja jest prosta. Ja nie mówię o tym, żeby się połączyć ze wszechświatem, żeby zobaczyć Pana Boga, żeby być jednością. Ja nie uczę takiej medytacji. Ja się nauczyłam medytacji tutaj w Tajlandii, tutaj właśnie na Koh Phangan. Tutaj jest mój klasztor. Niedawno go odwiedziłam parę dni temu, ale tutaj odbywałam swoją praktykę. Tutaj mam mojego nauczyciela, który uczył mnie: uspokajaj umysł. Czym więcej cię przytłacza, czym więcej masz problemów, to siadaj na poduszce, uspokajaj umysł. I myślałam, co ten mnich w ogóle gada jakieś głupoty. Świat mi się wali, a ja będę siedziała i będę oddychała. Buntowałam się, ale przyszedł taki moment, że powiedziałam, no komuś cholera trzeba zaufać. I zaczęłam medytować. I dzisiaj dokładnie jest tak samo. Kiedy dopadają mnie takie kłopoty, medytuję więcej, uspokajam umysł. Szukam dostępu do swojej siły wewnętrznej. Chodzi mi też o to, że jak zrobisz sobie marzenia, żebyś ich, tak jak mówiłam, nie oceniała, przyjdzie na to czas. Chodzi mi o to, nogi mi ścierpły, chodzi mi o to, żebyś nie dawała sobie prawa do wymówek. Tak, rób w swoim tempie, może małymi krokami i może nie musisz robić skoku wiedeńskiego, ale żebyś nie mówiła jutro, jutro, bo jutro nigdy nie nadejdzie, to jest iluzja. Dzisiaj, dzisiaj jest ten dzień, żebyś zaczęła poszukiwać swoich marzeń, żebyś przestała w końcu tarzać się w swoim bólu, bo to wszystko minie. Twój ból za miesiąc, za rok, za 5 lat w ogóle nie będzie miał znaczenia, a tracisz fragment swojego życia. Więc odwagi, odwagi. Twoje marzenia nie muszą być związane z gorącym klimatem, z Tajlandią. Może twoim marzeniem jest właśnie własny kąt. Wczoraj mówiłam, może teraz pijesz herbatę i masz swoją ulubioną filiżankę i zaparzyłaś sobie herbatę. Może dodałaś cytryny, może miodu, może imbiru. Może to jest jakaś ziołowa herbata i czuć zapach w całym domu. A może pijesz teraz kawę? Lubisz może z kubka, a może to jest espresso w grubej, wygrzanej filiżance. I kochasz ten zapach. Kochasz, kiedy trzymasz swoją filiżankę w dłoni i czujesz się szczęśliwa. I wyobraź sobie, że teraz trzymasz w obu dłoniach filiżankę z herbatą, z kawą, a może z lampką wina, a może z kubkiem mleka, a może to jest gorąca woda z miodem, z cytryną, z imbirem, z cynamonem. Trzymasz w dłoniach swoją ulubioną filiżankę czy kubek i napój. I wyobraź sobie, że teraz chcę ci podarować ten kokos. Proszę, przyjmij go jako symbol bogactwa i luksusowego życia i spełniania marzeń. Żeby to przyjąć, musisz odstawić swoją filiżankę. Musisz mieć wolne ręce, żeby to przyjąć. I widzisz,
I tutaj dochodzimy do sedna, że nie marzenia są kłopotem, tylko odpuszczanie, odstawienie tego, co lubimy. Jeżeli chcesz zrealizować swoje marzenia, musisz coś puścić, żeby mieć wolne ręce. Być może musisz wyjechać do następnego miasta, do większego, może zmienić pracę, może odejść od partnera i przestać się łudzić, że on się zmieni. Może powinnaś zmienić otoczenie, odpuścić ludzi, którzy ci nie sprzyjają, a może powinnaś pójść na terapię, bo pijesz nałogowo, a może powinnaś pójść do lekarza, bo masz depresję. Nie bądź w miejscu, w którym jesteś, bo to miejsce ukochałaś, tą sytuację. To jest, na pierwszy rzut oka wydaje się to idiotyczne, ale bardzo często kochamy tą naszą trudną sytuację, bo ona jest nasza, bo jesteśmy z nią związane. Cierpimy, bo jesteśmy z nieodpowiednim facetem, ale nie zrobimy kroku, żeby go opuścić. Bo co on zrobi? Jak on ze mnie przetrwa? A co cię to obchodzi? To jest dorosły facet. To jest twoje życie. I bardzo często odstawienie filiżanki, tej przysłowiowej filiżanki, oznacza wyjście poza strefę komfortu. Wiele razy wychodziłam poza strefę komfortu, bo życie mnie zmuszało, bo potem sama zdecydowałam, że tak będzie. Byłam przez moment bezdomna, przez 2-3 lata, nie miałam adresu zameldowania. Sprzedałam dom, który był przepiękny, z basenem, ale był dla mnie plecakiem. Nie byłam w stanie go obsłużyć. Musiałam prosić o pomoc innych ludzi, za to musiałam zapłacić, a nie miałam takich pieniędzy. Nie miałam już rodziców, bo umarli. Byłam singielką i sprzedałam swój dom. Część rzeczy rozdałam, część zapakowałam i z plecakiem wyleciałam do Tajlandii. I okazało się, że odpuszczenie, że uwolnienie rąk czy zdjęcie tego przysłowiowego plecaka stało się cudownym rozwiązaniem, chociaż bolało. Kiedy opuszczałam mój dom, to było coś strasznego. To była moja oaza, wybudowałam ten dom. Uwolnij swoje ręce, żeby przyjąć prezent, żeby cieszyć się, żeby mieć kokosowe życie, bez względu na to, co to dla ciebie oznacza. No i teraz, na zakończenie, czego potrzebujesz teraz? Nie wybiegaj za bardzo w przyszłość. Och, moje marzenia się nigdy nie zrealizują. No jeżeli tak pomyślisz, to rzeczywiście one się nigdy nie zrealizują. Więc rób stopniowo. Zaufaj mi, rób stopniowo. Co potrzebujesz? Pierwsze, dbać o siebie i o swój balans. Balans jest najważniejszy. Jeżeli nie będziesz w balansie, no wyobraź sobie, że idziesz przez kładkę nad rzeką i tracisz balans. Wpadasz do wody. Zimnej wody, lodowatej, może jakiś górski strumyk to jest i cię porwie. Za każdym razem, kiedy tracisz balans, musisz mocno upaść. Dlatego nie pozwól, żeby doprowadzić do utraty balansu. A traci balans się powoli, znienacka. Tak, nie znienacka, chciałam powiedzieć nie, powoli, niezauważalnie. Czyli dzisiaj troszeczkę tracisz, jutro tracisz, jutro tracisz i pewnego dnia budzisz się, kiedy świat ci się wali. Więc każdego dnia dbaj o balans, medytuj, wysypiaj się, odżywiaj się prawidłowo. Wspieraj siebie, przestań siebie sabotować. Cały czas myśl o sobie tak pozytywnie. Ostatnio mówiłam o tym, żeby codziennie spoglądać w lustro i mówić: jesteś cudowna, kocham cię, nigdy cię nie zawiodę, nigdy cię nie opuszczę, nigdy nie pomyślę o tobie źle. To jest doświadczenie, które trzeba ugruntować, które trzeba, żeby się przerodziło w nawyk. Czyli jeżeli 3 razy spojrzałaś w lustro, to za mało. Rób to 3 miesiące, rób to 3 lata, rób to całe życie. Każdego dnia spoglądaj na siebie i mów: jestem fajna, jestem dobra.
Bez względu na to, czy popełniłam błąd, że może wczoraj podniosłam głos, może krzyczałam na dzieci, może byłam niemiła dla partnera, dla rodziców, może zrobiłam coś złego, ale w tym momencie taki miałam potencjał, w tym momencie takie rozwiązanie przyszło mi do głowy. Nie obwiniaj siebie. Patrz w lustro, akceptuj siebie i obiecaj sobie, że nigdy siebie nie zawiedziesz. Ufaj sobie, trzecia rzecz. Połóż rękę na sercu. I powiedz, robię teraz tyle, na ile mam sił. Nie dawaj sobie przyzwolenia na zatrzymanie, na wymówkę, że jutro. Bądź dla siebie dobra. Powiedz, kocham siebie. Kocham siebie. Kocham siebie. Bez względu na to, ile los rzucił na moje ramiona. Co mówią inni? Ważne, że ja o sobie dobrze myślę. Czwarta rzecz, tak jak powiedziałam, buduj każdego dnia małe szczęścia. Nie czekaj na duże marzenia. Czasami ktoś mówi, jak wygram w totolotka. Akurat czytałam badania. Instytut Gallupa zrobił badanie nad losem osób, które wygrały w totolotka. Żadna z tych osób nie była szczęśliwa, bo pieniądze spadły nagle z nieba. Nam się wydaje, w moim przypadku to by było inaczej. To też jest iluzja. Nie czekaj na to, że ktoś coś zrobi, że wygrasz w totolotka, że może jutro będzie lepiej. Zacznij marzyć. Zacznij budować swoje marzenia. To jest pierwszy etap. Później zajmiemy się przeszkodami, sprawami do załatwienia, motywatorami. Później będziemy robiły kolejne kroki. Teraz Twoim zadaniem jest budowanie marzeń. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, że obejrzałaś to nagranie. Jeżeli uważasz, że zasługuje na podzielenie się, to puść to w świat. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.